Wydaje mi się, że część osób już nie chce czekać na ten program. Mamy dużo klientów, którzy zmęczeni są, prawda? Tak, oni się kumulują tak naprawdę, kumulują. Bo banki mają taki portret idealnego kredytobiorcy i takiego znienawidzonego. I wszyscy są gdzieś tam po środku. Banki lubią, powiedzmy, jakieś tam branże typu, nie wiem, lekarz czy informatyk, a powiedzmy, nie wiem, transport, budowlankę troszeczkę mniej. Banki lubią umowę o pracę, a działalność gospodarczą już trochę mniej. Wolą, jak jest dwóch, niż jest jeden. Dobra, ale załóżmy, że on by się pojawił, tak jak go obiecywali, te obietnice tamtego roku, to jak on by mógł wpłynąć na rynek, w twoim zdaniu? Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Granda. Piąteczka. Cześć. Grzegorz jest ekspertem kredytowym, robi już hipoteki od 15 lat i można powiedzieć, że od 15 lat się znamy, bo mieliśmy taki epizod kiedyś, że się poznaliśmy właśnie na rynku nieruchomości i ja z Grzegorzem współpracuję już od wielu lat i naprawdę Grzegorz ma różne sposoby na to, żeby przeprocedować wniosek kredytowy tak, żeby po prostu zrobić to sprawnie, szybko i żeby tą zdolność kredytową wykorzystać na maksa. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś. Moja praca polega na tym, żeby jak najszybciej uzyskać finansowanie. Pewnie. I teraz pierwsze pytanie, które mam do Ciebie, to chciałbym, żebyś podzielił się z nami swoją wiedzą, jak zbudować zdolność kredytową dzisiaj. I załóżmy, że mamy raz albo A. Kowalskiego, który jest takim zwykłym, można powiedzieć, kredytobiorcą i flipera, tak? Jakby jak to zrobić dla flipera? Czyli na co trzeba zwrócić uwagę, jak tę zdolność zwiększyć, zbudować? Mhm. To bardziej porozmawiam sobie o tym, może nie tyle jak zbudować, co po prostu ja, na co banki patrzą, żeby taki kredyt udzielić, żeby uzyskać decyzję pozytywną, na co zwracać uwagę. Więc z punktu widzenia jakby zdolności kredytowej, to jest takie bardzo duże uproszczenie, bo zdolność kredytowa to jest jeden z elementów do uzyskania decyzji pozytywnej. Tak jedna część to jest właśnie zdolność kredytowa, czyli kwestia dochodów. I w tych dochodach zaczynamy zawsze najpierw od akceptacji w ogóle źródła dochodów. To jest jakby pierwsze, zanim dojdziemy do samej zdolności kredytowej. No i każde źródło dochodów, a banki akceptują bardzo dużo różnych źródeł dochodów, ma jakieś swoje kryteria do ich akceptacji. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. No i najbardziej popularnym to jest umowa o pracę. To jest dochód, który najbardziej... jest pewny dla banku. A co dalej? Jakby, które źródła inne mogą być brane pod uwagę, które nie są już typowe? Znaczy, wiadomo, działalność gospodarcza to jest tego drugi w kolejności, ale też umowa zlecenie, umowa o dzieło, dochód z wynajmu nieruchomości, dochód z gospodarstwa rolnego, z posiadanych hektarów, w jakichś tam trudniejszych, powiedzmy, nie każdy bank to zrobi, ale też dochody z dywidend, jeśli są stabilne. Także bardzo dużo źródeł tych dochodów jest. Chodzi o to, żeby na koniec końców bank uznał, że ten dochód jest stabilny. Okej. I jeżeli chcemy wziąć kredyt za jakiś czas, to jak możemy, jakimi działaniami możemy tą zdolność zwiększyć, maksymalizować swój kredyt albo zwiększyć szanse na ten kredyt? Co możemy zrobić? To jeśli chodzi o akceptację dochodów, no to wtedy trzeba by iść w ścieżkę jakby ten, który wymaga najmniejszego stażu w danej aktywności, tak? Czyli wiadomo, że najkrótszym jest zawsze umowa o pracę, bo tam banki już po 3 miesiącach są w stanie taki dochód zaakceptować. Niektóre ile takich banków jest, które dają na 3 miesiące? Myślę, że tam z 5 banków byśmy znaleźli, które już po 3 miesiącach, a po 6 to w zasadzie już każdy. Okej, czyli wystarczy po prostu mieć umowę o pracę. No niestety to jest kosztowne, prawda? Trzeba albo twój pracodawca, albo ty te składki opłacać. A takie najbardziej niekonwencjonalne źródło dochodów, które robiłeś? Najbardziej niekonwencjonalne? To wszelkie formy, powiedzmy, działalności gospodarczej, które jakby biznesowo zajmują się nietypowymi rzeczami, tak? To są pewnie jakieś takie bardziej nietypowe, które nie wykazują dużej stabilności miesiąc do miesiąca, bo analityk chciałby, żeby nawet ta działalność gospodarcza to co miesiąc tyle samo było dochodu, a to tak nie działa, bo różne działalności są różne, więc kwestia jakby tej stabilności co miesiąc tego dochodu i jeśli chodzi o same nietypowe źródła dochodów, to ciężko wyjść poza katalog rzeczy, które banki akceptują. Wiadomo, że czasem rzadziej zdarzają się dochody z rolnictwa czy z
nie wiem, z umową pracy za granicą, natomiast takie... A na przykład alimenty się włączają do zdolności? Bardzo mała liczba banków, no kojarzę chyba albo jedno, albo dwa banki, akceptują alimenty i nawet nie tyle jako dochód, co zmniejszenie kosztów utrzymania. Okej, okay. Czyli w tą stronę. A natomiast jednocześnie alimenty są kosztem, jeśli ktoś się płaci oczywiście. Okej, okay. A jakie na przykład takie sytuacje Ci się zdarzyły w praktyce, że ktoś już był takim pewniakiem albo przygotował się do kredytu i z jakiegoś powodu nie dostał i tego nie spodziewaliście się ty albo klient, że nie wiem, jakie błędy popełniają najczęściej ludzie, którzy myślą, że już mają, witają się z gąską, że mają kredyt, a później się okazuje, że jednak nie, no bo bank się skapnął z czymś tam. Ciężko powiedzieć. No, na pewno jest takie, że jeśli historia kredytowa, tak, no to jeśli ktoś na przykład nie ma świadomości, że miał coś złego w historii kredytowej, to to nas czasem zaskakuje, no bo na poziomie deklaratywnym ktoś mówi, że jest OK, a później po sprawdzeniu BIK-u okazuje się, że nie jest OK. To jest tam powiedzmy jedna grupa takich rzeczy. Druga... I co może być nie OK? Jakby, nie wiem, co jest jeszcze akceptowalne, nie wiem, spóźnienie się z jedną ratą jest OK, czy nie wiem, ktoś był dłużnikiem notorycznym, no to już nie jest OK, tak? No, gdzie jest ta granica? To generalnie do 30 dni spóźnienia są tam w miarę akceptowalne. Powyżej 30 już są kłopoty. Pytanie jeszcze, ile razy to się powtórzyło, na jakiej kwocie i jak dawno temu. Natomiast no, 30 dni to jest ta granica, gdzie robi się już trochę gorzej. Kilka dni to rzadko kiedy będzie problemem. Okej, okay. Co dalej? Co jeszcze? No, nietypowo z takich rzeczy, gdzie czegoś się nie spodziewaliśmy, to może tyle nie spodziewaliśmy, to często jest. Czasem zdarza się tak, że ktoś ma umowę o pracę w jakiejś firmie i ta firma nie jest dla banku akceptowalna, że miała jakieś powiedzmy niedobre przygody z danym bankiem i pomimo, że na poziomie klienta jest OK, to na poziomie firmy, która została sprawdzona, tutaj jest, mógłby się pojawić jakiś problem. Okej. A na przykład, jeżeli chodzi o karty kredytowe, o takie rzeczy, które wydaje nam się, że nie mamy tego zobowiązania, bo mamy kartę, ale nie używamy, na przykład, tak? Tak, no to karta kredytowa jest kredytem jak każdy inny i przyznany limit w karcie, niezależnie od poziomu wykorzystania, czy korzystamy z tej karty, czy leży sobie w szufladzie, to do obciążeń kredytowych jest liczona jako jakiś procent, 3 albo 5% banki przyjmują do obciążeń, tak jak ratę kredytu, więc jeśli ktoś ma kartę z wysokim limitem, no to dobrze by było, żeby przed wnioskowaniem kredyt, albo zmniejszył limit, albo zamknął tą kartę. Okej. Okay. A jeżeli na przykład ktoś ma takie opóźnienia, prawda, ma jest w BIK-u tam załóżmy, ktoś kiedyś miał trudną sytuację, stracił pracę, załóżmy, nie spłacał, czy jest jakaś szansa, żeby ten BIK wyczyścić? Jest możliwość wnioskowania do banku o zaprzestanie przetwarzania danych w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli jest umowa zakończona, tak? Jakby... Tak, jeśli, oczywiście. Pierwsze kryterium to oczywiście, że umowa musi być zakończona. No i teraz jeśli opóźnienia nie przekraczały 60 dni, no to bank to w zasadzie z automatu musi zrobić. Jeśli opóźnienia przekraczały 60 dni, no to tutaj bank ma pewną dowolność, tak? Może uznać, może nie uznać, więc tam warto by było pewnie jakoś tam wytłumaczyć się, dlaczego tak było. I czasami jest tak, że banki się godzą na to. Okej. Okay. A drugą sytuację mamy flipera, czyli mamy przedsiębiorcę, który ma albo spółkę z o.o. najczęściej, jest jej prezesem, prawda? To jak może przygotować swoje wynagrodzenia i je wypłacać jakby, żeby to było najbardziej korzystne dla spółki, bo znaczy dla jego zdolności kredytowej, prywatnej zdolności, no bo zdolność dla spółki to jest w ogóle całkowicie inna rzecz i jakby inny temat. Natomiast jakby co on może robić prywatnie? Może sobie wypłacać pieniądze jako już z powołania, tak? Może sobie wypłacać dywidendę, chociaż to jest jeszcze najdroższe. Może wypłacać sobie umowę zlecenie, umowę o dzieło, różnymi czynami z tego artykułu 186 może wypłacać. Wiem, że ktoś tam dostał kredyt z moich absolwentów na świadczenie pieniężne. Na świadczenie pieniężne, tak. To jest nowość, bo banki bardzo słabo tam na paręset tysięcy, ale była rzeźba, ale ktoś dostał, tak? Więc jakby, która jest z tych źródeł wyciągania pieniędzy, wynagrodzeń ze spółki jest najlepsza dla banku? Dla banku to nie ma znaczenia, która będzie. Ważne, żeby ona spełniała kryteria akceptacji dla konkretnego źródła dochodu, czyli jak umowa o pracę, no to jest to najkrótszy pewnie, pewnie scenariusz. To może być problem, że umowa o pracę we własnej spółce, prawda? Tak, to oczywiście. Zawsze bank zawsze będzie patrzył na to, czy to wynagrodzenie jest uzasadnione dla skali biznesu firmy. Więc jeśli ktoś sobie to wynagrodzenie ustawi na poziomie, gdzie na takich stanowiskach, w tego typu firmach tyle się zarabia, to bank z tym nie będzie miał problemu. Może czasem spółkę ci sprawdzić. Natomiast jak ktoś to przestrzeli, zrobi sobie
sobie wynagrodzenie dość wysokie, no to bank wiadomo, będzie patrzył na całość transakcji, czy to jest jedyny dochód w gospodarstwie domowym, jaki jest wkład własny, tam kilka innych elementów, więc tak wszystko ma być tak zdroworozsądkowo. Mhm. Jasne, bo zatrudnienie się wynajmowa pracy jest najmniej korzystną formą jakby płacenia podatku, prawda? W tym momencie to w ogóle się trzeba prawie połowę do państwa oddać i to się nie opłaca. Tym bardziej, że prezes zarządu może tam wystarczy, że płaci składkę zdrowotną i podatek dochodowy i to już wystarczy, prawda? Tak, najpopularniejszą jednak mimo wszystko formą wypłacania sobie wynagrodzenia ze spółek, no to jest to powołanie, które po 12 miesiącach, bo te 6 miesięcy to nie zawsze banki, ale po 12 miesiącach, no to już będą ok dla analityka. To co można jeszcze zrobić, żeby tą zdolność kredytową wesprzeć, żeby jakby jej pomóc? W zależności od tego, na czym jest ograniczenie, tak? Co jest tym czynnikiem, który powoduje, dochody, że nas ogranicza. Dochody. Więc jeśli kwestia jest wysokości dochodów, no to jakąś opcją jest dołączenie współkredytobiorcy. Bo dołączenie współkredytobiorcy w wielu przypadkach nie będzie jakimś tam wielką trudnością dla tej osoby, która dołącza, zwłaszcza jeśli sama nie potrzebuje brać jakiegoś kredytu w najbliższym czasie. A przypominam, że później takiego współkredytobiorcę można odłączyć w momencie, gdy na przykład ten właściwy kredytobiorca uzyska już swoją zdolność kredytową w formie aneksu. Można to czyli na przykład rodzice często stają do kredytu z dziećmi, żeby zwiększyć ich szanse na kredyt, ponieważ są jakby jeszcze w sile wieku, prawda? I ta zdolność kredytowa się kumuluje. Tak? Dokładnie tak. Możemy dołączyć rodziców. Jeśli oni sami nie potrzebują brać swojego kredytu, to im ta rata nie będzie przeszkadzała, a tą swoją zdolnością wesprą właśnie tego młodego człowieka i za jakiś czas, gdy ten młody człowiek będzie już miał swoją własną zdolność kredytową, to może zawnioskować do banku o aneks i po przeliczeniu możemy takich rodziców odłączyć od kredytu. Jasne. Bo mówimy dzisiaj mamy 4 września 2024 i jesteśmy trochę w takiej sytuacji, właśnie może inaczej, zanim zadam Ci to pytanie, zapytam, jak wygląda dzisiaj ten biznes kredytowy, albo ile jest ludzi w stosunku do tego, co było rok temu, w stosunku do tego, co było pół roku temu, jak te liczby wyglądają? Nie mam w głowie teraz dokładnych liczb, natomiast na pewno rynek jest dużo gorszy niż był w czasach bezpiecznego kredytu, który był ekstremalną hossą, jeśli chodzi o rynek hipotek. Natomiast z drugiej strony nie jest jakoś tam słabo, tak jak było bezpośrednio przed tym programem. Więc powiedział, że mamy takie powiedzmy umiarkowane, normalne czasy. W środowisku jednak wysokich stóp procentowych, więc można było teoretycznie oczekiwać, że będzie ten rynek gorzej wyglądał, a wcale nie wygląda. No właśnie, a jeżeli chodzi o stopy procentowe, to co sądzisz, że one się tak dłużej utrzymają, te wysokie stopy, czy jakby według Ciebie w przyszłości, w ciągu roku, dwóch one będą spadały? No powolutku już tam widać chyba jakieś czynniki, które będą powodowały chęć obniżenia tych stóp procentowych. Prawdopodobnie to się nie wydarzy jakoś tam bardzo, bardzo szybko, natomiast sporo analiz już mówi o tym, że w 2025 roku jakieś obniżki się powinny pojawić i w 2026 powinny być kontynuowane, także jest jakaś tam szansa, że w horyzoncie 2 lat te stopy procentowe będą niższe. Oczywiście to będzie zależało od tym, od tego, jakie będą odczyty makroekonomiczne wszystkie. Okej. Okay. A jak w Twoim zdaniem wygląda zdolność kredytowa dzisiaj Polaków? W stosunku do tego, nie wiem, co by. Nie chodzi o kwoty, prawda? Ale jakby, czy dzisiaj jest łatwiej uzyskać kredyt niż 5-10 lat temu, czy 15? Czy jest trudniej? Jakby, bo. Znaczy, uważam, że w Polsce nigdy nie było takiej hosty jak w Stanach, prawda? Że dostawałeś kredyt na dowód i wystarczyło, żebyś oddychał, że dostajesz kredyt na dom. Tak, ale jakby, jak Twoim zdaniem to wygląda? Ta trudność uzyskania kredytu, czy było kiedyś super, super łatwo i teraz jest dokręcona śruba, czy raczej jest tak samo stabilnie? Wydaje mi się, że jest podobnie. Była hossa, tak szczerze powiem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o zdolność kredytową, to była hossa, czyli w czasach, gdy były zerowe stopy procentowe, to wtedy naprawdę niskie raty kredytów powodowały, po COVID-zie powodowały, że tą zdolność kredytową ludzie mieli bardzo, bardzo wysoką. Więc teraz powiedziałbym, że czasy są takie umiarkowane chyba, nie ma jakiejś tam powiedzmy skrajności, jeśli chodzi o poziom. Kiedyś było na przykład tak, że tak pamiętam, tak z grubego palca oczywiście licząc, że klienci mogli dostać w którymś momencie powiedzmy 100-krotność dochodów, tak? Czyli powiedzmy, jak ktoś tam zarabiał 3000, to tam 300 tysięcy mniej więcej. To teraz jest troszkę taka, ja to mówię, bo któryś bank się reklamował chyba 100-krotka, że to teraz można powiedzieć, że taka jest 50-krotka, tak? Czyli mniej więcej 50-krotność dochodów miesięcznych to jest ta zdolność kredytowa przy osobie, która nie ma innych kredytów i może wziąć kredyt na 30 lat, tak? No bo jak ktoś jest trochę starszy, no to ten troszkę inaczej będzie się rozkładał, bo ma krótszy okres kredytu. Okej. Bo kredyt jest takim też narzędziem do tego, żeby budować swoją, można powiedzieć, majętność, budować portfel mieszkań na wynajem i jakby
ty możesz powiedzieć o historii jakichś ludzi, bo chyba ty też tam masz na wynajem mieszkanie, prawda? Tak, i jakby też to robisz. Możesz powiedzieć jakby, jak to z twojej tak, z wewnętrznych obserwacji wynika, że ludzie to robią, bo niektórzy mają parę mieszkań na wynajem na kredyt, prawda? I dzisiaj kupili jakieś mieszkanie za 300 tysięcy, dzisiaj jest warte 500 albo 600, prawda? I dzisiaj jakby kredyt jakby jest spłacony częściowo, najemcy go spłacili, no a dzisiaj mają nieruchomość warto więcej. Więc jakby, czy ty widzisz takich ludzi u siebie? Tak, na pewno duża grupa ludzi to robi. Wynika to trochę z faktu, że ludzie nie mają dużego zaufania w ogóle do rynku kapitałowego, który jest jakąś tam alternatywą. Tak? Akcje ludzie postrzegają jako bardzo ryzykowny instrument, natomiast mieszkania daje po prostu zysk tak jakby na dwóch elementach. Jeden element to jest wzrost wartości tych nieruchomości, chociażby inflacyjne, czyli tak jakby transfer wartości pieniądza, a druga rzecz, no przepływy, czyli dochody z najmu. I osoby, które kupują mieszkanie, no to jeśli ta rata kredytu mniej więcej pokrywana jest przez czynsz najmu, no to na koniec ma wzrost tej wartości nieruchomości. Oczywiście dzisiaj ta rentowność pewnie nie wygląda rewelacyjnie z uwagi na poziom stóp procentowych, ale to jest przejściowe, tak? Stopy procentowe są przez tam 2-3 lata wyższe, a później będą niższe. To ile można kredytów dostać w tym momencie maksymalnie? Chodzi o sztuki? Tak, no. Bo są ograniczenia, prawda? To nie jest tak jak w Anglii, że dostaniesz ile kredytów chcesz. Tylko właśnie. Różne banki mają różne procedury. Niektóre banki mają limit 3 sztuk, niektóre 4 sztuk, niektóre mają faktycznie, że nie ma w ogóle ograniczenia, można no limit. Natomiast no, w praktyce no, 5, 6, chodzi o to, że dla banku kredyt hipoteczny, mieszkaniowy ma spełniać cel mieszkaniowy. No i to 6 mieszkanie troszkę ciężko wykazać, że to jest jednak twój cel mieszkaniowy. Jeszcze jak ktoś ma tam dzieci, może tam zdeklarować, że to dla Jasia, to dla Stasia, no to może. Natomiast no to taki 4 to jest tak powiedzmy w miarę ok, 5, 6 już się robi trudno. Mhm. Bo ty jesteś doradcą kredytowym, prawda? Jak prowadzisz zespół doradców. Tak. I powiedz mi, jak to wygląda u ciebie ze swojej perspektywy, bo można pójść do banku, wejść do działu, pójść do pani w okienku i poprosić o ofertę na kredyt, prawda? I dlaczego jakby lepiej jest pójść na przykład do doradcy kredytowego, niż samemu szukać, załóżmy, po bankach i pytać, gdzie lepiej sprawdzać to? Przede wszystkim w jednym miejscu można porównać wszystkie oferty pod kątem stricte cenowym, ale i też dostępności kredytu, no bo jednak każdy bank inaczej liczy zdolność kredytową, akceptuje inne nieruchomości, wymaga innego wkładu własnego, ma inną ofertę, inne produkty dodatkowe i tak dalej. Rozmawiając w banku, no to pracownik powinien, przynajmniej teoretycznie, świetnie znać ofertę z swojego jednego banku, natomiast to będzie się na tym kończyło, czyli teoretycznie trzeba by obejść 15 czy 20 różnych banków, no i stracić na to czas, tak jak pójdę do ostatniego, to ten pierwszy już zmieni ofertę w międzyczasie, więc stąd jakby to jest duża oszczędność czasu. I pytanie, czy ci taka pani też poda procedury, które to już ty znasz, jakieś limity, ograniczenia i tak dalej, i ci powie wszystko, bo ona ci powie szczegóły oferty cenowej, prawda? Ale pytanie, czy powie ci, nie, my to tak nie akceptujemy tego, czy powie ci, pan złoży wniosek, zobaczymy? No trochę często tak jest, że pan złoży wniosek i zobaczymy, natomiast no, w bankach pracownicy są różni. Trochę jest taki trend dzisiaj, że tych oddziałów banków jest coraz mniej, więc siłą rzeczy tych pracowników banków jest coraz mniej, dużo tam się przenosi do kanałów zdalnych i tak dalej. Trochę banki też wychodzą z założenia, że tą usługę doradców hipotecznych outsourcują właśnie na zewnątrz, czyli na przykład do nas, co dla wszystkich jest w porządku, także to no, trochę zależy od pracownika, trochę loteria, na kogo trafimy. Bo twoje wynagrodzenie nie płaci za nie klient, prawda? Tylko płaci za nie bank, tak? Dokładnie tak. Zamiast opłacać, nie wiem, 10 oddziałów, to woli mieć 8 czy 7 oddziałów, prawda, na przykład mniej, i zapłacić takiemu doradcy jak ty za to, że tego klienta, można powiedzieć, obsłuży. Pewnie, tak? Dokładnie tak. W tym modelu chodzi o to, że banki policzyły sobie już jakiś czas temu, że dużo taniej jest zapłacić za konkretny kredyt konkretnego klienta jakąś stawkę, niż trzymać tego doradcę na etacie, płacić mu za urlop, za asystentkę, za biurko, za oddział, za drukarkę, za wszystko, a tą ofertę bank będzie miał raz dobrą, raz złą, a pracownika trzeba cały czas utrzymać, ciężko to jakby zatrudniać i zwalniać pracowników, więc lepiej to po prostu outsourcować. Mhm. Okej, okay, a na to trzeba zwrócić uwagę, wybierając takiego doradcę? To przede wszystkim chyba wydaje mi się, że koniec końców doświadczenie, no bo im ktoś jest bardziej doświadczony, to tym więcej rzeczy jest w stanie przewidzieć, co tam się może jeszcze na końcu wydarzyć, może dopytać, bo klient, nie będąc świadomy, opowie o swojej sytuacji, natomiast doświadczony ekspert zada jakieś pytania, bo już coś tam mu zaświeci, jakaś tam możliwa nietypowość w konkretnym przypadku. Albo ci po prostu powie, no, że musisz się do tego lepiej przygotować, wrócić za pół roku, albo powie, co masz dokładnie zrobić, żeby wpasować się w te wszystkie
schematy bankowe, a taka pani w banku no nie do końca ci chyba tak jakby może powiedzieć, że proszę zrobić to, to i to, prawda? No dokładnie. Pracownik w banku to oceni sytuację taka, jak ona jest i powie tak lub nie. My też, bo to też nie jest tak, że my mówimy ludziom, co mają robić, no bo to sytuacja, klient dostarcza dokumenty, no i my je jakby analizujemy, natomiast no, na pewno zwracamy uwagę, co trzeba sobie tam, na co analityk zwrócił uwagę. Okej, to jesteśmy też 4 września i rząd nam robi taką karuzelę, że przed chwilą mówili, że program będzie, za chwilę powiedzieli, że nie będzie, teraz znowu ktoś tam powiedział, wyszedł, powiedział, że będzie i teraz jak to wszystko wpływa na rynek kredytowy? No bo widać było pewne ożywienie, że ludzie powiedzieli, dobra, skoro nie będzie, to wiemy, że już trzeba kupić z tym, co jest. A teraz znowu powiedzieli, że będzie, albo może być i tak jakby żyjemy w takich czasach niepewności i jakby ta władza obiecywała, że będzie stabilnie, a jest bardziej niestabilnie niż było. Dokładnie, jest taka, taka karuzela, raz decyzja w tą stronę ma być, później w inną. Na dzisiaj rzeczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Jakieś tam deklaracje rządowe są najnowsze, że jednak coś będzie, może nie za dużej skali, ale coś ma być. Jak to się skończy, tego nie wiemy. Natomiast ludzie, wydaje mi się, że część osób już nie chce czekać na ten program. Mamy dużo klientów, którzy... Zmęczeni są, prawda? Tak, oni się kumulują tak naprawdę, kumulują. Dokładnie, to jest, ktoś czekał na lipiec, bo miał pierwszy ten w lipcu. W lipcu nie ma. Widzi, że potrzebuje, nie wiem, płaci za wynajem, ma tą zdolność kredytową dzisiaj, nie wie, co będzie w przyszłości, no to on już podejmuje tą decyzję. To jest pytanie, jaką ktoś ma potencjał tych dopłat, no bo trochę inny singiel, no to na tym programie prawdopodobnie, o ile w ogóle się załapie, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądał, singiel, to może być tak, że jakichś dużych korzyści nie będzie miał, natomiast rodzina z trójką dzieci, no to tych korzyści być może będzie miała więcej, także tutaj no, każda sytuacja ma inną i my obserwujemy, że naprawdę duża część klientów już po prostu podejmuje decyzję, że nie czeka na ten program, no bo nie wiemy, na co czekamy tak naprawdę. Dobra, ale załóżmy, że on by się pojawił tak, jak go obiecywali, te obietnice tamtego roku, to jak on by mógł wpłynąć na rynek, twoim zdaniem? No na pewno każdy program będzie powodował wzrost cen nieruchomości, no bo to będzie podaży jakiejś tam nowej, to nie wywoła, a popyt będzie, więc siłą rzeczy ceny wtedy rosną. To także taki efekt będzie na pewno. To wszystko też zależy od tego, jak mocno ten kurek z pieniędzmi w tym programie będzie odkręcony, bo teoretycznie da się zrobić program, który na pytanie, macie program, mamy, będzie jednocześnie mało pieniędzy dawał, będzie dawał małą grupę beneficjentów i wtedy ten być może wpływ na ceny nie będzie duży. Także tutaj trochę wszystko diabeł w szczegółach. Czy odkręcimy tak jak w bezpiecznym kredycie na maksa, bez limitów, ile tam wejdzie, ile fabryka dała, no to wiadomo, że będzie ogromny wpływ cenotwórczy. Dwa, że jeszcze ludzie zaczęli, ci co się wyczekiwali, to też zaczęli ruszyć na rynek. Ci, którzy mieli normalną zdolność, nie łapali się, to też zaczęli kupować. I też tacy ludzie, którzy mieli gotówkę, tak weszli, którzy też się wstrzymywali, bo każdy liczył, że ceny spadną, a ceny tylko poszły do góry. Dokładnie, bo to jest ten program, to oddziałuje właśnie na kilka aspektów. No, pierwszy aspekt to jest na pewno dla bezpośrednio beneficjentów, ale też są ludzie, którzy nie są beneficjentami, wiedzą, że nie będą i teraz oni podejmują szybciej decyzję, kupują, bo boją się, że wzrosną ceny i to jest taka samo spełniająca się przepowiednia. I wtedy taki wpływ takiego programu na ceny jest ogromny. To tak, powiedz Grzesiek, jakie są takie elementy, na co analityk co bierze pod uwagę, poza samą zdolnością, tak? Czy udzieli kredytu, jakie są to elementy? Bo wiem, że byłeś ostatnio na zjeździe absolwentów i mówiłeś o tym dla właśnie moich tutaj absolwentów, dla fliperów. I chcę, żebyś też się podzielił właśnie tutaj z nami na kanale. Oprócz zdolności kredytowej, bo to jest jeden z elementów, banki patrzą na trzy w zasadzie takie inne główne aspekty. I ważne jest to, żeby zrozumieć, że żaden nie zastępuje żadnego. To jest tak, że każdy musi być minimalnie na plusie, ale musi być na plusie. Nie może być tak, że jeden będzie, a wszystkie na plusie oprócz jednego, bo to finalnie byłaby decyzja negatywna. I oprócz właśnie samej zdolności kredytowej, która wynika wcześniej z akceptacji tego w ogóle dochodu, czy dochód będzie przyjęty do analizy i później wyliczona jest jakaś kwota zdolności kredytowej, to oprócz tego wymagane jest zabezpieczenie, czyli bank musi się zgodzić na zabezpieczenie. I o ile mówimy o jakimś tam mieszkaniu, które jest w mieście, no to wiadomo, że banki to lubią. Natomiast jeśli będzie jakiś stary domek, gdzieś tam na peryferiach, na kurzej łapie przysłowiowej, no to faktycznie bank powie, no dobra, no jest zdolność, ale ja się nie chcę na tym zabezpieczyć. Więc jakby to jest to. I tak samo wartość tej nieruchomości będzie oszacowana i ten wkład własny, te 10 czy 20% bank będzie chciał, żeby klient miał. To jest jakby ten drugi element. Trzeci element to jest historia kredytowa. To już o tym rozmawialiśmy, to właśnie no, ma być w miarę pozytywne.
Może być brak nawet tej historii, ale żeby nie była negatywna. I ostatnie, o której się troszkę najmniej mówi, natomiast to też jest ważne, przynajmniej przed części klientów, może się okazać wręcz kluczowe, to jest tak zwany scoring. I to jest zespół cech, które banki analizują, bo banki mają taki portret idealnego kredytobiorcy i takiego znienawidzonego. I wszyscy są gdzieś tam po środku. I tak dla takiego przykładu, no, banki lubią powiedzmy jakieś tam branże typu, nie wiem, lekarz czy informatyk, a powiedzmy, nie wiem, transport, budowlankę troszeczkę mniej. Banki lubią umowę o pracę, a działalność gospodarczą już trochę mniej. Wolą jak jest dwóch niż jest jeden. Wolą powiedzmy żonatego czy tam niż powiedzmy kawalera, a jeszcze bardziej na przykład rozwodnika mniej lubią. Lubią ludzi, którzy tam nie zmieniają często adresu, którzy tam w jednej firmie pracują długo i tak wiele, wiele takich cech i rzadko jest tak, że ktoś jest tam bardzo skrajny, przeważnie wszyscy gdzieś tam w środku, ale jak się tam skumulują takie cechy negatywne, to może się okazać, że właśnie przez taki scoring ktoś też takiego kredytu może nie otrzymać. Także to jest zespół tam tych czterech elementów, które zdolność kredytowa jest najpopularniejsza, o tym się dużo mówi, ale tak naprawdę każdy z nich jest ważny. A teraz jak bank sprawdza, czy nie zmieniamy adresu często? Deklaratywnie. No, ale co, to jest pytanie w ankiecie, czy jak często zmienia Pan adres? Bardziej jest jak długo mieszka pod danym adresem. Okej, w ten sposób, tak? Tak. Okej. I takie podświetliwe pytania, które trzeba... To są wykształcenie, powiedzmy, taki no, zespół takich cech. Banki mają, pamiętaj o tym, że banki mają ogromne bazy swoich kredytobiorców, którzy odpowiedzieli na te pytania i mają to skorelowane, jak oni spłacają te kredyty. Tak, tak. Więc oni są w stanie znaleźć te cechy, które powodują, że tam od parę punktów procentowych ten jest gorszy, a ten jest lepszy. Pewnie, tak? Wtedy kierują się tym podejmowaniem decyzji. Myślę, że to było dla Was mega ciekawe, żeby zobaczyć to wszystko od wewnątrz, jak jest, bo my widzimy często wierzchołek góry lodowej, ale to wszystko jest pod wodą, co o czym teraz Grzegorz mówi. Także dzięki wielkie, Grzegorz, za zgodziłeś się wystąpić u nas tutaj na kanale. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.